Uwaga! Pierwszy Egit sklep, a w nim ubrania dla sztywnych jak kopyto Szeligi i Borka. Linki pod filmem w opisie. Sylwetki polskich gangsterów. Tadeusz Rydzyk. Ojciec dyrektor to CEO polskiego kościoła, filantrop, dobroczyńca, handlarz samochodami oraz noblista w dziedzinie fizyki. Bo mało osób wie, że ojciec Tadeusz jest pierwszym polskim fizykiem, który zdobył nagrodę za przyciąganie ciemnych mas przy użyciu fal radiowych. Tadeusz jest również jedynym ojcem, który nie musi płacić alimenty. Jego ekscelencja dyrektor Rydzyk urodził się 3 maja 1945 roku w Olkuszu. Jest to polski duchowny, rzymskokatolicki, redemptorysta, doktor nauk teologicznych oraz nauczyciel akademicki. Można? Kurwa, oczywiście, że tak. Za komuny wszystko było można, wariacie. Tadek wywodził się z biednej rodziny wielodzietnej. Tożsamość jego ojca nie jest bliżej określona. Wiadomo tylko, że od małego kręciły go już szekle i szybko skumał, że hajs kręci się w kościele. I tak został ministrantem. Bardzo szybko awansował w swojej parafii i wygryzł nawet tego typa na wiosce, który od zawsze chodzi z tacą i zbiera od wszystkich oprócz siebie. Cwaniactwo miał zawsze we krwi. Był bardzo leniwy, ale był też przebiegły i wiedział, co się święci. Pewnego razu w katolickim piśmie znalazł adres seminarium i postanowił, że zostanie księdzem. W książce pod tytułem W rodzinie ojca mego, Mariana Wójcika, możemy się m.in. dowiedzieć, że przyszła głowa kościoła polskiego była klasycznym nosaczem sundajskim. No ale była to też komuna, także kiełba pod ladą, kto ma wieść, ten wie. No a oprócz tego dobrze prawił te frazesy o pobożności i najgłośniej darł ryja w kościele, no i dlatego ostatecznie postanowili go zatrzymać w seminarium. No a później to już szło z górki. Za czasów komuny ciężko było o wyjazdy na zachód. Tadek ogarnął wtedy szybko bardzo dobry patent na hajs i pod pretekstem pielgrzymek zbierał od ludzi dolary, żeby jeździć z nimi legitnie do Niemiec. Niestety bardzo mu się spodobały te pielgrzymki, no i Niemcy, no i tak w 1986 roku postanowił zostać u Jürgena. Kazano mu też wtedy wracać. Kuria wówczas zawiesiła go w działalności księdza, ale on się na to wyjebał i zaczął handlować Volkswagenami i Oplami. I to wcale nie jest żadna fraszka. Wówczas przebywał w miejscowości Oberstaufen, gdzie doznał pierwszego objawienia. Pierdolnął zakonnicą pieczątkę i zaczął sobie sam podbijać kwity, że auta przekazywane zostaną w postaci darowizny kościelnej. I w ten sposób znalazł patent na cło oraz wszelkie urzędy. Maybachem jechaliśmy, prawda? Co? Tak, zgadza się. Tak? Mhm. Duży, jaki był duży? 5 metrów, 20 metrów, ja nie wiem ile. Nie, duży. BVM podsłucha albo Gazeta Wyborcza już mamy z głowy. Oni są bardzo dobrzy do takiej głoszenia prawdy inaczej, nie? Prawda inaczej. No, jechaliśmy tutaj Merklinem samochodem. Akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak, dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy. I ta twarz, kiedy dziadek już też wie. W Niemczech również dokonał swojego największego odkrycia. Pewnego razu włączył radio i posłuchał audycji Radio Maria International. Od razu zrozumiał, że to media są oknem na świat. I tak zebrał darowiznę od Polaków oraz wielu katolików spoza, żeby również zacząć w Polsce nagłaśniać Słowo Boże. Proszę, słuchamy Radio Maria. Trzeba ściszyć radio przede wszystkim. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Trzy słowa do ojca prowadzącego. Chuj ci w dupę. O,
Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Radio Maryja bardzo szybko rośnie w siłę i rozszerza swoje pole działania na wszystkie województwa, a później nawet na kolejne kraje. Co ciekawe, w 1997 roku nawet Ruscy dają zgodę na nadawanie tych treści z Uralu. I to się dzieje nawet do teraz. Po dziś dzień ludzie próbują zrozumieć ten toksyczny związek Jarka z statkiem w związku z katastrofą smoleńską, no ale kto ma wiedzieć, ten wie. No i mamy 1998 rok. Ojciec Tadeusz w bardzo szybkim tempie gromadzi swoją pierwszą fortunę i zabiera się już za poważne inwestycje. Postanawia założyć fundację, która będzie nosiła nazwę Lux Veritatis, która zapoczątkowała jego działalność polityczną, czyli swoją gazetę, nasz dziennik, telewizję Trwam, tą jego szkołę, z której wyszedł generał Misiewicz oraz mój osobisty faworyt, marka usług telefonii komórkowej o nazwie W Naszej Rodzinie, którą zareklamował sam Jarosław. Jeśli tylko to ruszy, to sam natychmiast taki telefon nabędę. Pewnie zapytacie się teraz, ale jakie tam są pakiety? Czy się opłaca? Czy jest dużo gigabajtów? Kurwa, oczywiście, że tak. Papieżowi nie ufasz? Już dzwonię po matkę. Warto też zwrócić na to uwagę, że stworzył on partię, czyli Ligę Polskich Rodzin. Gimby może nie znają, ale byli w niej na przykład Roman Giertych czy Krzysztof Bosak, ten od Konfederacji. No a dalszą historię to już znacie. A jak wy uważacie, czy ta postać nadaje się do tej serii? Bo moim zdaniem pierdolony geniusz. Dziękuję za uwagę. Siemano.